Witam serdecznie, moim gościem Jarosław Witowski. Jarosław Witowski, witam. Meble ogrodowe Kocęba. Jarek, dzisiaj dołożyłeś dwie cegiełki w postaci dwóch asyst do tego wygranego meczu dzisiaj z Wiśniowskim. A co możesz powiedzieć o dzisiejszym spotkaniu? Przeciwnicy dobrze grali, starali się, no ale mamy dobrych zawodników, więc kryli w sumie najlepszego, Jakubę Cempę, no i dawali nam dlatego szansę, żeby strzelić więcej bramek. Ja widzę, że wszystkie zespoły podchodzą tak do tematu, żeby przede wszystkim kryć Jakuba Cempę. A czy to nie jest tak, że wtedy jak go kryją, to lepiej się gra kolegom z zespołu, ponieważ oni są odkryci? Tak, dokładnie o to chodzi. Jest jedna z takich, jakby to powiedzieć, taktyk, że idą na Kubę, a my mamy wtedy więcej pola do gry, no i stąd jakieś podania i bramki. No dobra, z drugiej strony beczki. Kuba też jest obstawiany, ale Kuba i tak trafia, więc to też trzeba powiedzieć, że swoje i tak robi. Dokładnie tak. No. Jest dobry po prostu, jak nie bardzo dobry. Jesteś nowym zawodnikiem w meble ogrodowej Kocęba. Co byś mógł powiedzieć o tej drużynie? Ona dopiero się kształtuje, dopiero się buduje. Co jest jeszcze największym mankamentem tego zespołu? Ile jest wedle ciebie? No, wydaje mi się, że powrót do tyłu, przejście z ataku do obrony i ustawienie szyków obronnych, no bo dalej nie ma jakby poustawiane i powiedziane jasno, kto co ma robić. Pokazujecie dobrą dyspozycję, wygrana, przepraszam, trzecie miejsce w Grand Prix Nowego Sącza. Teraz bardzo dobra postawa w pierwszej lidze Sufix Ligi Orlika. Ja słyszałem tutaj takie wyraźne opinie, że interesuje was Ekstraklasa. No tak, stawiamy sobie za główny cel, przejść o to jeden klasyfikację, ten szczebel wyżej, do Ekstraklasy. Jest piąta kolejka, byłeś w czterech wcześniejszych, może miałeś okazję popatrzeć, jak rywale grają. Kto może być najtrudniejszą drużyną właśnie w tej drodze do tej Ekstraklasy, która drużyna może wam najwięcej problemu sprawić? No wydaje się, że już graliśmy z Gadget Teamem. Przegraliśmy z nimi, no i oni są według mnie moim faworytem na pierwsze miejsce w tabeli. A co powiesz o Derecach, o mistrzu Sufix Ligi z 2016 roku? Powiem szczerze, że nie widziałem ich meczu, bo nie mogłem być na tych meczach, ale sądząc po wynikach i po tabeli są dobrzy. Na pewno są dobrzy. Dziękuję za wywiad. Dzięki.